Pora wysadzić tego skurwiela. No. I teraz zoomiem. Okej, witajcie moi drodzy. Shit, z tej strony Altair. Już przygotowuję nagrywanie. Już, znaczy, co? Wróciłem rękę. Zająłem ci ja kiedyś kobietę, która... What? Ej, co jest? Aha, bo nie uruchomiłem sobie tego. Mówa. No tak. Za którą bym sobie dał rękę uciąć. O, jest. Dobra, jak to się grało? Tak to się grało. Okej. Zobaczymy, jak dzisiaj mi pójdzie tutaj ta akcja, gdzie skończyliśmy ostatnio. No. Dobra. Pomagam za cztery. A, prądu nie ma, no tak. Cyk. Jedno mamy. Dobrze rozmieścić C4 w pomieszczeniu. Bardzo dobrze. Postaramy się coś na to poradzić. Tutaj. No czemu ty zawsze w tej kolejności bierzesz, no? Okej. Kolejna dobra miejscówka. O nie. O Jezus, muszę się chyba troszkę cofnąć. Kamera nie wyłapywała tutaj przez to, że mi chyba mikrofon zasłania. Cyk. Dobra. Jaki hałas? Co ty do mnie gadasz? A co mi tam, nie moja sprawa. No właśnie, no. Ostrzegam! No szkurde! Ja tylko sobie do... Chyba mi już odbija. Czemu myśli, żeby wołanie pistoletu było pod tym samym klawiszem? To jest strzelanie, no. Za łeb to wymyślił, ja się pytam. Dobra, chyba nie ma innego wyjścia, jak go właśnie ostrzelić. Kurde. A nie, nie mikrofon zasłania. Chociaż, czekajcie, jeszcze się oddalę. Zaraz będę w drugim pokoju. A, guzik. Kurde, widział mnie. Pięknie. No, bardzo dobrze. Tak. Tak trzymać. To on? Nie. No nie, no po prostu nie. Jak wy to oglądacie, to wygląda pewnie na banalnie. O, przecież tu masz celowniczek itp. itd. Jak ty tego nie ogarniasz? No, ale jak się gra na tych goga, to zupełnie inaczej to wygląda, mimo wszystko. Nie. Ale staram się jakoś to komentować wszystko, nie? Co tu się dzieje? Ups. Szukasz dziury we łbie? Nie. Dobra. O. No ja nie mogę wstać, ja się pytam, no. Please. O. Kurde, no. Nie klnij. Bo to brzydkie. Bo to nieładnie. Dobra. Oj. Dobra, nieważne. Chodźmy pogadać z Kiczem. Dowiemy się czegoś o Tonym. Spróbuj windą. Powinna działać. No dobra. Wow! Patrz, jakie triki umiem. Czajcie to? Ha! Kurwa, nikt tak nie umie. Boże. Co to było? Aha. O, te cztery. Tu można podłożyć.
to zadanie jeszcze aktualne z tym C4? Myślałem, że to miał być taki surprise dla tych ziomków, ale widzę, że... Nie. Nie tam. No dobra. Ile tego C4 w ogóle mam poczuć? Halo. Ktoś mi może powiedzieć? Bo się skupiłem już w kalkulacji. Cały czas. Każdy C4 to jedna taka torebka. Ja się pytam, gdzie on tyle tych torebek ma? Mam dziwne wrażenie, że wszystkich C4 nie podłożyłem. Dowrócić? No niestety nie mogę. Dobra, cyk. My name is PL. Altair27.pl. Perfecto. Jak magnes. Świetne. Zaczynamy. Jest nasz mały chujek. Oh shit. Yes. Ale marnotrawstwo to było. Pokój Hitcha jest na końcu korytarza. Przyjąłem. No świetnie. Rozjebie cię! Stój i się nie... Też. Byście mogli. Dobra. Ała, trochę się po nosku muszę. Dobra, już. Kurczę, ręce aż bolą od takiego trzymania broni cały czas przed sobą. Fight, motherfucker! Pierdolę, sam nie walczę! Masz rację, ziomek. A tam nie można? Tam na pewno są jakieś smaczki. Faktycznie. Ej. Kurczę, no nie... No nie można wrócić, no. Oj, shit. Wstępcie cię, kurwa, w ziemię! Wow. Masz po jajach. Powiedzcie, że mogę ponieść tego shota. Come back, please. Nie? Bez sensu. Pokój 53. Ryan, dorwij go żywego! Mhm. No dobra, Kitch. Pamiętasz mnie? O, cholera. Ryan, nie pozwól mu uciec. To co, mam strzelać nogi? Serio? Dajcie kogoś na piątę! Chcę mnie zabić! Ja tam, wydaje ci się. Zastrzel go, zastrzel! O! To mogłem... O, tam już nie sięgnę, sorry. Kurde. Aż tu. O, próbuję, no. Kurwa z drogi, idioto! Nie wiem, co samo powiedzieć, wiesz, ale się powstrzymałem. No to po mnie. Shit. Pognajcie. Kurde. Goni mnie! Dogania mnie! Dobrze, że mnie tam ci nie gonią, nie? On wie, gdzie jest Tony. Dobra, dobra! Gdzie Tony? Nie wiem. Skąd mam wiedzieć? On mi nic nie mówi! Pieprzenie. Nie wiem, przysięgam! Przestań kłamać! Nie wiem, kurwa, naprawdę! Kitch. Zrozum.
prawie się z nim nie widuję. Cały czas siedzi z tymi swoimi... Ty złama się! Lepiej uciekaj! Shit. Nie dajcie uciekać! What the... Nie ma... Aha, okej. Poszlak. To mam sobie... Aha! Uff. Jakoś żyje. Pięknie. Nie zatrzymuj się. Aż jest ty. Raz. Dajcie mi chwilę. Dobra. Uwaga, uwaga. Pan Sharp będzie jutro nieobecny przez cały dzień. Planuje kolejną wizytę w swojej galerii, ale dopiero wieczorem. Jego nie będzie, ale wy macie być. Ciekawe. Ryan, strażnicy blokują mi wejście. Musisz ich odciągnąć. Przyjąłem. Dobra, co my tu mamy? O, dzień dobry. Chętnie skorzystam. Jak widzę, mogę. Ale fajnie. Zarąbiste. Jeżeli atomika tutaj... Nieźle. Co to za muza? Dochodzi z klubu. Do wszystkich pracowników ochrony natychmiast udajcie się do klubu nocnego. To odwróciło ich uwagę. Proszę o pomoc! Powtarzam, proszę o pomoc! Naróbmy więc trochę hałasu. O nie. O nie. Oj. Jak się teleportowali dziko. Poznałeś? Nie masz kurwa szans! Pierdol się! Kurde! To cię tym razem za... Przestań się! No nie. Wypadek przy pracy, sorry. Masz pojech. Chłopaki, idę do drzwi. Widzimy się w wozie. Szlak! Zobaczyli mnie. Załatw ją! Załatw ją! Jestem, Michelle! Droga wolna! Nick! Nie czekaj na mnie, osłaniam cię!
Mamy rannego! Proszę o pomoc! Pora wysadzić tego skurwiela. No. I to rozumiem. Czekam na zewnątrz. A zacząłem się tym bawić jak Joker. Michel, nie gaś silnika. Już lecę. Przyznaję, nie pierdolicie się w tańcu. Powiesz A? Dobra. Mamy postęp. Tony grozi wam w dzień pogrzebu waszego ojca. Wy mówicie mu nie. Ta. A teraz toczycie wojnę. Włozicie do kasyna, żeby go znaleźć. Tonego nie ma, ale jest jego brat. Jego brat? Nie pamiętam. Pewnie. Wysadziliście to miejsce w powietrze. Nie, był tam wybuch gazu. O tak. Nikt nie ucierpiał. Mieliście szczęście. Tak, sporo szczęścia. Tony kazał wam odpuścić. I tuż po tym jego kasyno wylatuje w powietrze, a jego brat ginie. To tyle? I chyba zbiłem szybę. Naprawdę? Było warto? Znaleźliście coś? Tak. Okej, dobra. No i? Po hazardzie pomyślałem, że przyda się nieco odchamić. Odchamić? Mhm. Super. Możesz usiąść, kark mi już drętwieje. Pewnie. Co tam się ra? Otworzyłbym, no. Ach, w kasynie bywało różnie. No, to się wymknęło spod kontroli. Plan był taki, żeby kropnąć Tonego, a nie jego brata. Tony miał być w kasynie, tak? Doskonałe informacje, siostro. Jeb się. Teraz już wie, że to jest wojna. Co tam jeszcze masz? Galerię sztuki Tonego. Chyba spędza tam sporo czasu. Tony Sharp, mecenas sztuki jebany. To przez jego ego. Chcę, żeby go szanowali. I zdaje się, że robi nową wystawę. Musimy odkryć, co tak naprawdę kombinuje. Dokładnie. Skocz tam i powęszę. Od tak po prostu? A, rozumiem. To może załóż do tego berecik i weź sztalugę, żeby wtopić się w tłum. Masz. Przyjmie. Jak wygląda? Zaraz. Gdzie Ryan? Był tu przed sekundą, rozmawialiśmy. Ja jebie. Ryan Marks, człowiek kameleon. Tego cię uczyli w armii? Dobra, dobra. Musisz odwiedzić galerię i sprawdzić, co tam się dzieje. Robi się. Jeżeli będzie tam Tony, to wiesz, co robić. Chwila, mamo, dostałam maila. Przełączam na ekran. Max, ty pieprzony tchórzu! Już po tobie! Nie żyjesz! Rozumiesz, kurwa? Znajdźcie go. Zabijcie jak... Gdzie jest Kyla? Gdzie Kyla? Dawaj ją tutaj! Już! Nie ukryjesz się! Słyszysz, Marks? Już jesteś trupem! Kicznij jak na to nie zasłużył! Już kurwa po tobie! Znajdźcie go! A co on taki znerwicowany? Musimy uprzątnąć ten bajs. Nerwus i tyle. Na mnie już czas. Uważaj. Chętnie skorzystam. Dobry. Kurde. Państwa w galerii sztuki popalił Tonego Sharpa. Udostępnionej Londyńczykom przez Londyńczyka. A zarazem jej patrona w postaci mojej skromnej osoby. Będę państwa przewodnikiem. Kabum. Arrow Gallery. Okej. Okay. Mogę? Za młodu trochę łobuzowałem. Lecz zawsze pasjonowała mnie sztuka. Kiedy miałem 12 lat, razem z kolegami wymalowaliśmy ścianę miejscowego baru. Właściciel docenił walory estetyczne naszej pracy i postanowił wypłacać nam kieszonkowe w zamian za utrzymanie tego dzieła. Inni miejscowi sprzedawcy wkrótce poszli w jego ślady, zlecając nam kolejne murale. Oczywiście żartuję. Nasz malunek do lokalnej gazety.
O nie, skończyło się. Serio skończyło się już? Kurde, no. Szkoda. Zamiłowanie do sztuki to poza. Sztuczna nobilitacja. Nic bardziej mylnego. Po prostu wiem, że w życiu liczą się nie tylko pieniądze. Kolejne dzieło to praca... Kurde. To znaczy, że oglądając ją z różnej perspektywy, zobaczymy co innego. Aby ją w pełni docenić, nie należy tkwić w miejscu, tylko pozostać w ruchu, zachowując płynny punkt widzenia. Jak wiem z doświadczenia, takie podejście przydaje się też w życiu. No, grubo. Na kogo wypadło? Znów na grubego Fina? A ja. Takie coś chciałbym zobaczyć na żywo. Mówi, że wreszcie się wysypia. Kurde. Niech zgadnę. Znów zapomniałeś. No co ty? Rok zatonięcia Titanica? Co ty tam ukrywasz, Tony? Charlie wie co i jak. To już nie jest ten sam Tony. Coś się zmieniło. To Charlie, mamo, wie co i jak. Solidna ekipa. To banda psycholi. Będzie z nimi bezpieczna. Do tego ściągnął więcej ludzi. Niebezpiecznych. Tony ma pieniądze, broń i cały tabun ludzi. Musimy mu dorównać. Uda się, mamo. Nie martw się. Jak ci poszło? Masz coś? W centrum galerii jest jakiś skarbiec. Coś może tam być. To pewnie tam trzyma nadmiar ego. Tak. Dostaniesz się tam? Tak, tylko gdybam. To jego ludzie. Jasne. Muszę zebrać ludzi. Upewnić się, że wszyscy wiedzą, co robić. To zajmie najwyżej kilka godzin. Włamcie się do skarbca, zobaczcie, co tam jest. Chłopcy, uważajcie. Tak, mamo. A, no dobra. To co? Co robimy? Na warcie jest tylko jeden cieć. Gruby Phil. Podobno lubi sobie kimnąć. Jeden stróż? Tak. To galeria sztuki, nie Fort Knox. Na co czekacie? Dupy w troki, już! No to w drogę. Obejrzyjmy te dzieła sztuki. Pozowałem raz na lekcji rysunku. Było ciekawie. Okej. Co ci tyle zeszło? Okej, przez swoją częstotliwość szept znacznie bardziej zwraca uwagę niż przyciszony głos. Że co? Częstotliwość... Po prostu mów cicho, ale nie szeptem, dobra? Dobra. Dobra, idziemy. Zobacz. Sztuka. Chyba piękna. To ci dopiero... wysoka sztuka. Musieli to składać przez całe wieki. Nie wygląda zbyt solidnie, co Ryan? Są jak domino. Z drogi, z drogi, ruchy! Jezu. No, stary jak na komandosa, to dupy nie urwało. Ale... Ale mów ciszej. Coraz lepiej. Chodź, idziemy do skarbca. Jasne, jestem już tuż za tobą.
broni nie mam. Cholera. Fajty na pięść. O. Ej, patrz na to. Ręce w górę. Wow. Przed wami duet Marx and Marx. Tak. Ła, aż się walnąłem biurko. Przyznasz, że to niezłe. Ta, prawda. Okej, okay, idziemy, robota czeka. Nice. Kurde, znów to biurko. Zarąbiste. Co ty, jajami się bawisz? Serio? A, ciul, ja też. O tak, ale super. Patrz, możesz je przesuwać. Ej, nie mogę? No mogę. Melodyjka! Shit. Może, gdybyś nie fałszował. Twoja stara fałszowała. Moja stara to i twoja stara. Tak! Masz jakiś problem? Właśnie o tym miałem mówić, nie? Stary, tańczysz naprawdę chujowo. Jeb się! A mógłbym być najprzeciętniejszym DJ-em na świecie. Uwaga, ludzie, przed wami... MC Lame! DJ Kiepsko. Sorry, stary. Kurwa! Zamknij to. Nieważne. To było dobre. Słuchaj. Mamy robotę do wykonania. Jasne. Ale daliśmy czadu. No jazda! Okej, idziemy. Co złego to nie ja? O, szlak. Halo? Siema? Ten pokój to niezły koszmar. Nie, no? Co? Jest. Podkradasz się? Co? W armii nie uczyli cię, jak się bronić? O, stój pysk. Tony chyba ma świra na punkcie manekinów. Nie, grał pewnie Condemned. Zobaczył mnie. Pierdziele. Ryan! Dwa razy cię nabrałem. Dwa razy. Komandosa. O, już nie daleko wyjście. Szkoda. Idziemy. Nie bój się, ja cię ochronię. O! Nie. Fajny etap, bardzo mi się podoba. Fajny. Nie ma strzelania, a kurde, jednak jest magia. Why not? Ja stawiam na klasyczny zarost i okulary. I chyba wiem, co zamierzam zarysować. Jak myślisz, za ile poszedłby ten chłam? Teraz pewnie za więcej. Tak. Wiesz, trzeba by nieco podkolorować. O, właśnie tak.
No to chodź, idziemy. Cholera, widzisz to? Wow. Nie mogę sprawiać już. No nie. O. No rany. No, ale to sprawia wrażenie. O, szlak. No. Pewnie komputerowo. To tu? Okej. Wchodzimy do środka. Zobaczmy, co kombinuje Tony. Tak. Akcja jest taka, że akurat miałem już kończyć, więc uff, ten telefon nie zepsuł niczego. Tak 30 minut, 40 mniej więcej pomyślałem, że będą trwać te odcinki, więc tu się z wami pożegnam. Moim zdaniem ten etap był naprawdę fajny. Zobaczymy, co nas czeka w następnych odcinkach. Kurczę, do następnego, trzymajcie się, hej!